Było ogłoszenie Adamka. Szczerze, jeżeli chodzi o mnie, to mnie ogłoszenie Adamka we Free Fightach w ogóle nie grzeje. Tak absolutnie. Gdyby Adamek jeszcze się bił w małych rękawicach i byłoby to coś innego, coś nowego, nie widzieliśmy nigdy Adamka w piąstkówkach, to może by mnie to grzało. Ale jak ja dostałem informację, że Adamek będzie się bił w boksie, to rozumiem, że kontrakt duży, uważam, że nazwisko ogromne, bardzo utalentowany zawodnik, którego ja za dzieciaka z ojcem często oglądałem na przykład, ale jednocześnie nie twierdzę, żeby to było jakieś porywające show, żebyśmy oglądali boksera, który tak naprawdę jest w takim wieku, że jest bliski emerytury bokserskiej i bije się we Free Fightach w dużych rękawicach w formule bokserskiej. No mnie osobiście to nie grzeje. W sensie ja nie tego szukam we Free Fightach, nie? Więc owszem, nazwisko super duże, ale nie oszukuję się, no nie jest raczej to coś, co skradnie serca fanów Free Fightów. Może bardziej zaskarbią sobie sympatię ludzi, którzy pamiętają Adamka z dawnych lat. Jeszcze z Mamedem byłoby fajnie, ale na pewno tak nie będzie, bo Mamed napisał, że jego miejsce jest w KSW. No prawdę mówiąc, to nawet z Mamedem w boksie by mnie to jakoś specjalnie nie grzało. No ale to moja osobista refleksja, nie? Ciekawostką może być również fakt, że utytułowany pięściarz najprawdopodobniej będzie miał oddzielny panel na konferencjach poprzedzających galę, na której zawalczy. Ze względu na to, że nie chce uczestniczyć i niezbyt odnajduje się w tak zwanym dymogennym klimacie towarzyszącym tym wydarzeniom. To jest na etapie negocjacji, ale znajdziemy rozwiązanie, to znaczy powiedzmy, że wystąpimy w jakimś swoim panelu z przeciwnikiem, a niekoniecznie Tomek będzie musiał uczestniczyć. No to moim zdaniem też jest to dziwne, nie? No. Dobra, nie można winić za to Adamka, bo Adamek to wynegocjował, federacja się zgodziła, więc tutaj nie możemy winić za to Adamka. No ale jeżeli kontraktują ziomka, ziomek nawet na konferencji nie będzie uczestniczył, tylko będzie miał jakiś swój panel typu face to face, bo nie chce być utożsamiany z takimi zachowaniami, no to ja uważam, że jest to jakby... No nie jest to wykorzystanie potencjału w ogóle. No i z tego tytułu ja nie widzę freak fightowego sensu w tym wydarzeniu, nie? No jak oni mają to sprzedać? No widzowie, słuchajcie, bo ja chcę sprostować, żebyśmy dobrze zrozumieli. Ja wierzę w to, że Adamek sprzeda pay-per-view dla Fame'u. Natomiast wydaje mi się, tak mi się wydaje, że on przyciągnie widownię swoją, starą, z dawnych lat, widownię, która w sportowej karierze kibicowała, ale niekoniecznie ukontentuje odbiorców stricte freakowych. Bo w momencie, w którym nawet na konferencjach go nie będzie i będzie się bił w dużych rękawicach w boksie, to nie jest nic takiego freakowego, że tak powiem. To jest zwykły pojedynek jak każdy inny, który można było u Adamka oglądać, tak? A ludzie te freak fighty lubią przez to, że one są nasiąknięte innymi emocjami, i często zawodnicy są stawiani w nowych sytuacjach, czyli przykładowo ludzie, którzy biją się w dużych rękawicach, biją się w małych. Ludzie, którzy nigdy nie bili się w MMA, biją się w MMA. To interesuje ludzi, że ktoś jest postawiony w strefie braku komfortu. Ja nie wierzę, śledzę bokserskie fora i on od dawna ma więcej heterów niż fanów, a Fame na nim straci i to sporo. Gdyby chociaż K1, to jeszcze jakiś Tybulski czy Pasternak mógłby być, a box z kim? No właśnie, mi się wydaje, że fajne by było, gdyby oni mimo wszystko dali mu zawodnika przykładowo z MMA, ale w małych rękawicach, nie? No byłoby to ciekawe, więc nie wiem, nawet w boksie, ale w małych. No ale no nie wiem, no to może takie moje życzeniowe myślenie, no co ja mogę... Nie? Po prostu mówię, w jakiej sytuacji ja bym to chętnie obejrzał, a w klasycznym boksie no mnie nie grzeje.